Siemaneczko, witajcie. Kolejny odcinek Dooma. Udało nam się. To się nam nie udało. Ale dobra, podbijemy sobie. Baron właśnie bardzo nie lubi tak zwanych pestek zwykłych. Co pewnie dało się przed chwilą zauważyć. Jak zwykle liczyłem coś więcej. Czyżby znowu segment platformowy? Na ubraku jest brama, którą można wrócić na ziemię. By ją aktywować, musisz przestawić pierścienie teleportera. Trzeba się śpieszyć, bowiem ikona grzechu rośnie w siłę. Z każdą chwilą, tak. No nie! Super shotgun i balista. No chodź, 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 piękny. Przy okazji sobie kogoś odpiłuje. No. Z głowy. Co się stało? Dobra, to może zwykły, co? Tak, żeby go tylko trochę ruszyć, a nie od razu. Nie widzę tutaj. Znaczy tu jest, tak? Ale jak się do niego dostać? U. Też to proste. Nie, bym się tylko nauczył. Nie, gdzieś musi być coś wyżej. No. Pora ustawić pierwszy pierścień. Wega, niech aktywuje portal. No trudno, Wega. System wczytany. Już ustawiam kurs na ziemski wymiar. Teraz... Widzę. To ja. Jestem ojcem, doktorze. Przestaw pierścienie teleportera, póki nie jest za późno. Brama musi...
aktywowana. Im dłużej ikona grzechu jest na ziemi, tym bardziej rośnie w siłę. To już słyszymy. No moje ulubione. Jeszcze ktoś? On to chyba przybyłem, co? Aj! Odważnie. To też było odważne. Jestem. A dobra, bo mnie przeteleportował. Ja skaczę, życie marnuję. Tam muszę się dostać. Pięknie. Z powrotem. To był pierwszy pierścień. Idziemy tu. No. Dobra, są na czerwono. Już nie są. Ale mnie oszukali, no. Strzelba. O, tego nie widziałem jeszcze. Jestem piękny. Wystraszyłem się, jak poszedł ten pasek. Już tutaj pan Niemilec jest. Ten, którego wszyscy znamy. I średnio lubimy. Diablika to przepiłuje. Z czystej, nieskrępowanej radości. Dobra, będzie wejść tutaj.
Okej. Tu nie mogę wejść, tak? Kolejna znajdźka, więc bardzo ładnie nam idzie. No dobra, tylko gdzie te pierścienie trzeba ustawiać? To jest po prostu tak... Tu może być portal sam. Sam w sobie portal może tutaj być. To mi wszystko na to wskazuje, więc... Kamaker potrzebuje, by ziemię opanowały demony. Inaczej jej świat zginie. Dlaczego? To jest pierwszy pierścień. Tam by wychodził, że jest drugi. Dobra, tu gdzieś jest. Albo jest kapliczka. Tak jest. Nie był najlepszy pomysł. Dobra, dawaj mi życia. Ale nie ratuje. Dobra. No to teraz skopałem po całości. Diablik, chodź tu. Nie ma amo. Dawaj mi amo. To się wbiłem. No tak.
powinno udać, to bez żadnego ale. Nie było lekko. Kolejny pretorski punkt. A i na górze by nie mogli włączyć. Dobra. Drugi pierścień. Mamy gdzieś znajdźkę, dlatego pewnie mamy otwarte. Dobra, nie będę tutaj latał jak opętany. Ehe. Już ustawiliśmy, tak? Możemy grzecznie sobie zjechać na dół chyba, tak? Czy to już nie zjedzie na dół? Ktoś nam nie zjedzie na dół. Niestety. Co zostaje nam tutaj chyba, tak? Pięknie. Pięknie. A, miałem dobrą broń. Bo rycerz piekieł bardzo. Świetnie. Nowe jamo. Thank you.
O, wow, 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 wow. Dobra. Jeszcze ciebie tu brakowało. Strzelba. Strzelba. No nie, no. Dramat, dramat. Czy to ostatnie życie? Dobra, łeb odpadł. Dobra, zginął. W końcu. Nie było lekko, wiadomo. Zwykłą strzelbę. Nie psuć tutaj powagi tematu. Niestety przebudzenie ikony grzechu na Urdachu zniszczyło pieczęć. Teraz demony mogą bez żadnych przeszkód wkraczać pustkę. Sprowadziłeś na jej lud oraz na to święte miejsce wiekuiste potępienie. Jakby to był mój problem? Ściągnięcie tu ikony grzechu było zuchwalstwem. To właśnie jej wielka pycha unicestwiła raj. Więc właśnie, do kogo pretensje? No tak. Gdzie w ogóle mam iść? Gdzie jest gdzieś zaznaczone? Aha, tam jest zaznaczone. Tutaj. On tak biadolił o tym. No tak, zaczyna się. No jak mam się złapać?
nie ma nic bliżej. Nie. Tyle mam do powiedzenia. To jest jakiś chory żart. Nie wiem, czy balista była najlepszym pomysłem. Bo balista przy strzale trochę odrzuca do tyłu, ale udało się. Jak zauważyliście, jest trzeci pierścień. Możemy w końcu możemy do... do ziemi wrócić. Pierścienie zostały w pełni przestawione i wroty na ziemię są teraz otwarte. Wejdź na platformę lądowiska i przejdź przez portal. Ziemi nie pozostało wiele czasu. Nice. Tutaj na tą platformę. Wszystko to wskazuje. Tak, tutaj, no to drzwi. Okej. Dawaj, to masz. Poproszę. No to wygląda na arenę, no jak bum cyk cyk. Nie wiem, czy nie będę musiał tam iść. Tutaj nie widzę nigdzie. Przełącznika. Okej. Okay.
Nie wydaje mi się, żebym gdzieś to mogło jeszcze obniżyć. Zbliża się Gunmaker. Nie może dać ci ujść z tego miejsca żywcem. Kula w jej klatce piersiowej zapewnia jej odporność. Usunięcie jej sprawi, że nie będzie już chroniona. Kula w klatce piersiowej. No to walka z bossem. Przez całe tysiąclecia wymuszczaliśmy na innych poświęcenie. Także wybaczcie, ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy. Mogli odnaleźć swoje własne odkupienie. Kim ty jesteś, marny człowieku, niegdyś śmiertelny, aby niszczyć nasze obyczaje? Więc będę musiał celować w serce, tak? Czy w serce, w klatkę. Balista. No tak, no. Szybko idzie. No tak, zmieniłem tryb strzelania i się zastanawiam, o co chodzi. No. No świetnie. Świetnie, świetnie. Moment, a czy na nie też działa ten magiczny? Tak, super. Dobra, chyba się trochę nauczyłem. Tego jak z nią walczyć. Było jakichś mobków.
Pięknie. Można powiedzieć nagroda główna. Super. Nie tu. Gdzie te moje skrzyneczki z nagrodami? Aj, damn it. Byłoby to przewidzenia, że przedostatni boss będzie ciężki. Pięknie. Balista. Mało zdrowia. No. Dobra, od razu zdrowie poszło. Aj. Pięknie.
Dobra. Jeszcze dwa razy. To był żart chyba, co? Z tym nietrafieniem. Pięknie. Daj mi to. Nie wierzę aż po prostu. No tak, no i... Ha. Dobra, dostałaś cymbał. Właśnie, bo ja wyrzutnię rakiet mam. Czułem. Pięknie. BFG. Ostatni. Czyżby? Już? Wow. Zostawię te dwa fajle, żebyście widzieli jak było ciężko na starcie. Musiałem znaleźć sposób. Zostawiłeś wszystko to, czym ja miałam rządzić. Jedynie dlatego, aby je uchronić. Ratować te zwykłe sługi naszej wiary. Ty złamałeś lekkomyślnie świętą pieczęć Urdaku. Grzechy i postępowanie stanowią zagrożenie całego stworzenia. No już daj spokój. Że ty zginęłaś, to nie znaczy, że... Jest tajemniczy głos.
musimy ruszać. Już. Wygląda jak demon, no. I poszedł. O, bardzo fajnie. Kulacja też prawie poszła. Okej. Okay. Tu się pożegnamy. I obstawiam, że kolejny odcinek będzie ostatnim, także widzimy się. Trzymajcie się do następnego. Hej.